Dzień dobry, serdecznie witam. Mamy ciekawy przypadek. Tutaj mamy pokazane urządzenie, które w sposób genialny produkuje energię elektryczną. Genialne, ponieważ jego sprawność wynosi 300-330%. Z jednego kilowatogodziny otrzymujemy 3 do 3,3 kilowatogodziny energii cieplnej. Tak to wygląda. Jest to Prawdopodobnie zwykła grzałka elektryczna, ale mamy do tego dołączony certyfikat. Tak chwali się producent, że jest certyfikat. Musimy go sobie powiększyć troszkę. Proszę bardzo. I z tego certyfikatu, co mamy? Data wykonania, raport z badania wyrobu, badanie. Badanie było 24 godzinne, zużycie energii 29 kWh, zużycie energii cieplnej 0,528 GJ. Zużycie energii cieplnej. Co to jest? No, nieważne. Prawdopodobnie ktoś mówi, że tyle kWh zostało zużyte przez urządzenie, a tyle energii cieplnej wyprodukowało. 1 gigajoul to jest 277 kilowatogodzin, 1 gigajoule to jest 277 kWh, czyli 0,528 to jest 146 kWh. Tak twierdzi ten ktoś, czyli wyprodukowano 146 kWh energii cieplnej, Ciekawe, jakie, jaki dom, jakie, jakie coś, aż tyle kilowatogodzin potrzebuje energii cieplnej. Podzielono to przez tą energię razy 100%. Uzyskaliśmy 505% sprawności tego urządzenia. Tutaj dodatkowo jeszcze uwzględniony jakiś tam współczynnik 2,5 i dzięki uwzględnieniu tego, tego współczynnika 2,5 wyszła nam sprawność tylko 202%. Klasa A+++, a tak to urządzenie wygląda. W opisie, w historii nie ma większych szczegółów, oczywiście ktoś tu mówi, że to jest kawiacja, Czyli ultradźwięki, dzięki kawiacji energia wzrasta, woda zwiększa swoją temperaturę, cuda na kiju. Ja mam chyba z 12 wanien myjących. Każda z tych wanien ma ultradźwięki od 20 do 40 kHz i gwarantuję wam, że żaden wzrost temperatury mi tutaj nie wychodzi. I też gwarantuję Wam, że po prostu nie jest tak, że jeżeli weźmiemy sobie grzałkę elektryczną, jakiekolwiek urządzenie elektryczne zużywające kilo, jedną kilowatogodzinę energii, że otrzymamy więcej niż jedna kilowatogodzina energii cieplnej. Jeden do jednego. Co jednego? Pompa ciepła. Pompa ciepła pobiera energię z zewnętrznego źródła. I prąd służy tylko jako transport tej energii z jednego źródła do drugiego. Tutaj jest totalne oszustwo. Jedno z wielu. Także proszę Was, nie próbujcie w takie cuda wierzyć. Mój moja, moi komentarz oczywiście bez odpowiedzi. Nie próbujcie w coś takiego wierzyć, a zwłaszcza w takie certyfikaty, które jak tu widać. Są utajnione, napisane na karteczce, żebyśmy wszyscy po prostu z tego certyfikatu nic nie wynika. Kto go wykonał, jakie urządzenie, co to jest zużycie energii cieplnej. Chyba, że to urządzenie pobrało tyle energii elektrycznej, plus dodatkowo jeszcze tyle energii zużyło cieplnej. To, to by było po prostu genialne. Także tyle chciałem pokazać, jak świat próbuje nas oszukać, jak nas próbują oszukać w internecie, w taki bezczelny sposób, żebyśmy my kupili sobie normalną przepływową grzałkę elektryczną, ponieważ oni wychodzą z założenia, że nikt z nas tego potem w domu nie skontroluje. Będziemy mieli zużycie prądu na poziomie tych 30 kWh dziennie. Będzie nam ciepło, być może, ale nie, 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 jest to alternatywa dla 60, 70 kilowatogodzin energii cieplnej, którą byśmy musieli uzyskać z innego źródła, na przykład z pompy ciepła. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.